Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kwadratu i Masakry. Z tego co mi pisaliście wszyscy w komentarzach, ma się coś niby wydarzyć strasznego na Kwadratowie Masakrze, dlatego że rozpoczynamy, słuchajcie, wchodząc na serwer ten odcinek. Nie wiem, czego się mogę spodziewać, zakładam, że coś się wydarzyło z moją rakietą. Mam nadzieję, że nie zniszczyli mi mojego glowstone'a i moich silników napędowych, więc wchodzimy. Jak widzicie, mamy jeszcze dużo glowstone'a, żeby zrobić drugi silnik, który będziemy musieli zrobić już niedługo. Ale wszystko jest przygotowane, mam tak naprawdę wszystko przy sobie, więc jest gitara. I wracamy do naszej rakiety, bo niby coś się stało. Że ktoś naprawdę ma w końcu wielkie jaja i potrafi coś zrobić dobrego, a nie jakieś gówno pranki. Mam nadzieję, że coś się dobrego wydarzyło. Co to ma być? Okej. Czemu ktoś mi położył akurat te kolory na mojej rakiecie? Czemu nie wypełnił całości w ogóle, jak już to robił? Aha, i znowu zabrał mi wodę. No to niezły! Niezły prank, słuchajcie, niezły prank, nieźle. Idę po jakiegoś kobla najpierw, żeby się dostać tam na górę. Jak oni mnie wkurzają z tą wodą. Ej, zobaczcie na ten w ogóle silnik. Czy on wygląda dobrze? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy według was dobrze wygląda ten silnik i jak mógłbym go inaczej zrobić, żeby był jeszcze lepszy. Bo chciałbym, żeby on się tak świecił, wiecie, tak mega na niebiesko. Drugi będzie oczywiście z drugiej strony. Tak mega na niebiesko, ale póki co to on jakoś tak się nie świeci. Jest jakiś taki ciemny jeszcze dodatkowo zamiast się świecić, więc... Tam jest glowstone. Jest warstwa glowstone'a, potem jest warstwa wody i potem jest warstwa niebieskiego szkła. Mam nadzieję, że wpadniecie na jakiś dobry pomysł, żeby to zmienić. Bo ja naprawdę już nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób to zrobić. Wchodzimy na górę. Kto jest w ogóle na serwerze? Jest Zaha, Viv, Mandio, Patrol, Nexe, Mancaster. Ciekawe, czy jest ktoś, kto zrobił mi tego pranka. I jesteśmy na górze. Dobra, więc teraz tylko tędy. Proszę mi nie rozwalać tego. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to sprawdzimy, kto to tutaj to zrobił. Wodę mi zabrał po raz kolejny. A, no oczywiście, SKKF. Dzisiaj o 14:15 zrobił to SKKF. Dobrze, panie SKKF-ie. Policzymy się, zobaczysz. Pięknie wygląda moja rakieta. Dzięki. Dzięki wielkie. Czy coś tu się jeszcze pozmieniało? Dobra, stąd to nawet nie mogą zabrać. W ogóle zobaczcie, ile mam diaksów. No tak, spoko. 100 diaksów mam, więc jest git. Mam 2 end krystale. Słuchajcie, wszyscy piszą, że te end krystale to w ogóle trzeba mieć 2 tylko, ale nie, teraz trzeba mieć już 4. Tak, trzeba mieć 4. Słabiutko, powiem wam. Co tu się stało? Nie wiesz, z kim zadarłeś glucie. SKKF, to ty? Chłopie, słuchaj, pierwsza sprawa. Ja ci zalałem wodę, którą się naprawiało 10 minut. Ale wiesz co? Okej, rozumiem żart. Że teraz co? Mogę spaść stąd, czy co? Nie rozumiem przesłania tego za bardzo, tego pranka. Nie wiem, w jaki sposób on jest powiązany, ale okej, no dobra, niech będzie. A co? No trudno, trudno się mówi. Mam pomysł! SKKF, dziękuję! Dziękuję, wiem, co zrobimy, słuchajcie, w następnym odcinku. Albo i w tym, jak się uda. Zrobimy tu pojedynek! Tak, zrobimy tu pojedynek ze SKKF-em. Skoro tak, pojedynek na śmierć i życie i zrzucamy siebie. O, to będzie dobre, tutaj można teraz... Szkoda, że nie zrobił całej podłogi z gluta. Mogłeś zrobić całą, wiesz, by było to lepsze o wiele. Dobra, podoba mi się to. W sensie, okej, muszę powiedzieć, dobra robota SKKF. Tu widzę, że jednak się napracowałeś. I co prawda nie chcę tego niszczyć, skoro tak, bo teraz na mapie Kwadratowej TV chyba moja rakieta jest jeszcze bardziej widoczna. Czekaj, sprawdzę. No, zobaczcie teraz, jak na mapie Kwadratowej widać moją rakietę pięknie. Dziękuję SKKF. Tylko tu jeszcze tabliczka jest, która nie zniknęła. Generalnie to... Jest git. Wiecie co, ja zostawię sobie tą podłogę, bo szczerze mówiąc, ona nie jest brzydka, ona jest ładna. Ona jest naprawdę ładna, jest od razu ładniej tutaj. Nie jest tak smętnie czarno, a jeżeli chodzi o dół, to my sobie to jeszcze jedno warstwo kobla zalepimy po prostu, żeby wyglądało to dobrze, a w środku jest naprawdę fajnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, musimy skończyć naszą rakietę. Musimy po pierwsze zakończyć tutaj ten silnik cały, a po drugie, słuchajcie, to będzie jeszcze coś takiego. Tu będzie jeszcze jedna rzecz dodatkowo zmieniona. Okej. I tutaj trzeba to zabrać, ponieważ tu niestety nam przeszkadza. To nie o to chodziło tutaj, SKKF, sorry. I w ten sposób zrobimy. No i słuchajcie, ej, to jest fajne nawet, bo się lepiej po tym biega. Patrzcie, wystarczy skakać i patrzcie, jak szybko się po tym biega w ogóle. Wow. Ej, to jest dobre wykorzystanie gluta. Robimy tutaj podwyższenie jeszcze o 2 klocki mniej więcej i tutaj będzie wielki taki talerz. Czajcie, co chodzi. Wielki talerz. Aha. A teraz
zastanówmy się, co zrobić SKKF-owi w zamian za to. Okej, SKKF, jeżeli tak chcesz się bawić, pierwszą rzecz, jaką zrobimy, słuchajcie, to musimy się zemścić na SKKF-ie i nie ma nic lepszego na zemszczenie się niż sztuka, słuchajcie. Sztuka, przepiękna sztuka. Dlatego pomysł jest taki, żeby zmodyfikować jego wieżę, a w jaki sposób, to zaraz już zobaczycie. Więc uwaga, żeby was nie zanudzać zbudowania tego, uwaga, 3, 2, 1... Dobra, więc uwaga, skończone i wygląda to w ten sposób. Słuchajcie, ale to epicko wygląda. To jest pierwsza sprawa, jest to gigantyczne Beskitu. Dziękuję SKKF za to, że mi użyczyłeś wełny. Oczywiście, którą kupiłem za diamenty, żeby nie było, diamenty wydałem. No ale słuchaj, za 14 diaksów coś takiego zrobić? Mi to pasuje. Jest głowa SKKF, jestem ja. I słuchajcie, to, co widzicie, to nie jest prank, to jest tylko ostrzeżenie, okej? Dlatego napiszemy mu teraz tabliczki, w których powiemy dokładnie, o co chodzi. Dobra, i zostawiłem mu, słuchajcie, plakietki. To, co widzisz na swoim hotelu, to tylko ostrzeżenie. Nie zadzieraj, bo źle to się dla ciebie skończy. Jeżeli masz jaja, 18, piątek, 22 listopada, wyzywam cię na pojedynek na slajmowej arenie, 6 rund, 3 minuty każda, widzimy się na ringu. A jeżeli ma jaja, to się zstawi, a jeżeli nie ma, no to co, no co, co tu dużo mówić. To jest tylko ostrzeżenie, żeby nie było. Czas rozwalić ten crafting. Trzeba zabrać całą wełnę, którą kupiliśmy. I co? Co nam nie jest potrzebne? To 6 zostawimy. No i dobra. I tutaj jedna. I co jeszcze tu są? A tu są 4. To można wziąć, to można wziąć. I to też można wziąć, wszystko będzie wzięliśmy. Dobra. No i dobra, słuchajcie, więc to już jest wykonane. I teraz zajmiemy się czymś naprawdę poważnym, a nie jakimiś głupimi prankami. Więc zajmiemy się, słuchajcie, budowaniem naszej slajmowej areny. Dzięki oczywiście Skaczowi, który nam umożliwił to zrobienie tego. Jesteśmy w domku i odłożymy całą wełnę na początek, poza czarną, która będzie nam potrzebna do zbudowania naszej areny. Plus jeszcze musimy zabrać całą gąbkę z góry. A zaraz, on to zrobił zielonego, więc zamienimy to na niebieskie. Niebieskie jest ładniejsze. O. Więc musimy tego slajma całego się pozbyć i dać tutaj niebieską wełnę. Będzie to o wiele ładniejsze. Dobra, wypełniamy niebieską wełną. I w ogóle tą wełnę tak czy siak wykorzystam, słuchajcie, do jednego mojego projektu, który chciałbym zrobić i który chciałbym zaprosić wszystkich z Kwadratowej Masakry. Ile osób będzie chciało, tam będzie chciało. A co to za projekt, to zobaczycie już niedługo. Nie chcę za bardzo teraz zdradzać tak wszystkiego, ale będzie coś fajnego i w końcu na Kwadratowej Masakrze będzie jakiś fajny content. Naprawdę taki, naprawdę, naprawdę fajny. Skończyła mi się niebieska wełna. O, to skoro tak, musimy zrobić więcej skrzynek i pójść po więcej wełny. W ogóle kupimy całą wełnę, jaką ma tylko SKKF. Nam się przyda. Dobra, więc lecimy teraz do SKKF-a, żeby kupić całą wełnę, jaką tylko ma w sklepie. Dlatego, że chcę wykonać kilka fajnych projektów z wełną. Myślę, że to będzie naprawdę kozackie. Dobra, kupujemy, słuchajcie, kolorki. Dobra, więc odkładamy całą wełnę, którą kupiliśmy. I weźmiemy jeszcze tak, niebieska i czarna, która będzie nam potrzebna do areny. Tutaj odłożę już swoje diamenty, żeby nikt nie zakosił. Bo są złodziejaszki na tym serwerze. I to jakie, kurde! No i słuchajcie, git, jest, całość wypełniona. Fajnie to wygląda. A teraz zbudujemy, słuchajcie, póki co arenę. Tylko w którym miejscu ją zbudować? Tam, z tamtej strony myślę, że będzie lepiej. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda epicko stąd, z mojej rakiety. Ale on będzie wkurzony. O kurde. Dobra, więc budujemy w tym miejscu arenę. Szkoda, że pada deszcz. Jak ja nienawidzę, jak na Kwadratowej pada deszcz. I nie widać w ogóle, gdzie się kończy ten most. Ja nie mogę, ale przywalone. Aby nam wystarczyło tylko tego slajma. Ej, mamy arenę skończoną mniej więcej, ale mamy jeszcze całe mnóstwo slajma, więc ją troszkę powiększymy. Okej, mamy gotowe. Teraz oświetlamy jeszcze arenę dookoła. A, jest! Jest git. Ej, ale to fajnie wygląda. Jeszcze tu. Okej, jest piękna arena. Dobra, SKKF, mam nadzieję, że się wstawisz 22 w piątek o godzinie 18 na walkę 6-rundową do 6 punktów. No co tu dużo mówić, no. Na 3 może się skończyć nawet w rundach, na 4, no. Ale i chyba się skończy, tak? Coś czuję, że się skończy na 4, bo chyba nie wytrzymasz zbyt długo. Tak mi się wydaje.
A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że podobała się zemsta. Nie zrobiłem mu chyba nic aż tak bardzo chamskiego. Tylko wezwałem go na pojedynek. I oczywiście wy też, widzowie, będziecie na pojedynku, więc widzimy się już następnym razem. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!